Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Odchamiamy się. Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Spisek Maga autorstwa Kate Hartfield. Jest to pierwsza z zapowiadanej trylogii pod tytułem Machina Dziejów, książka, która dzieje się w uniwersum Assassin's Creed'a. Czy też Assassin's Creed. Książkę otrzymałem od wydawnictwa Insignis. Jak wiecie, jestem wielkim fanem Assassin's Creed'a i grałem w zasadzie we wszystko, co z tej marki wyszło. Natomiast jeżeli chodzi o książki nawiązujące do gier, no jest to jakby zjawisko, które od jakiegoś czasu się pojawia. Bardzo często są to publikacje niezbyt udane, że tak powiem, ale całe szczęście Spisek Maga do tych mniej udanych publikacji się nie zalicza. Widać, że pani Kate Hartfield jest fanką uniwersum i widać, że grała w jakieś gry i ma o tym jakieś pojęcie. Historia opowiada, w zasadzie mamy dwóch bohaterów. Pierwszym jest Simon Pierce, który jest byłym żołnierzem, a który zaczyna szkolić się na asasyna. Drugą bohaterką jest Pierrette, ona jest akrobatką. Cała akcja dzieje się na przestrzeni 10 lat pomiędzy 1851 a 1861. Łączy tych dwoje bohaterów znajomość z Adą Lovelace. Niektórzy mogą już to imię i nazwisko znać niekoniecznie z serii Assassin's Creed i jakby zawiązuje się tutaj intryga, która połączy bohaterów w poszukiwaniu właśnie tytułowego maga, który zdaje się pociągać za sznurki gdzieś z daleka. Powiem Wam tak, ja ogólnie nie przepadam za książkami na podstawie gier. Szczególnie jeżeli wykorzystują może nie samo uniwersum, ale wykorzystują już znanych bohaterów, których znam z gier. Akurat pani Kate poszła troszkę inną stronę i nie wykorzystała już gotowych bohaterów stworzonych przez Ubisoft, ale jakby stworzyła nowych bohaterów, którzy działają gdzieś obok całego uniwersum growego. I w mojej opinii to było dobrym pomysłem. Po pierwsze, każdy z tych bohaterów zaczyna z czystą kartą i nie ma jakby tutaj problemu, żeby gdzieś znaleźć jakieś nieścisłości, tak? Ponieważ te wszyscy bohaterowie jakby są, zaczynają się, czy ich historia toczy się jakby niezależnie od wydarzeń z całej serii. Jeżeli chodzi o akcję, to większość książek na podstawie gier ma pewien problem i ta książka nie jest tutaj wyjątkiem, że ogólnie książki należące do uniwersum growego, tak jak ta Assassin's Creed, no w większej mierze sięgną po nią gracze, którzy w tą grę grali. I oni wiedzą, jak to działa, wiedzą, jak z poprzednich gier oczywiście, wiedzą wiele rzeczy, które w Assassin's Creedzie zostały no już dostatecznie wyjaśnione. Natomiast pani Kate Hartfield wpada w tą pułapkę, że zaczyna tłumaczyć na nowo wszystkie niuanse, które my już doskonale znamy. Oczywiście nie każdy wie i są gracze, czy są czytelnicy, którzy nie byli graczami. Natomiast mam wrażenie, że tutaj bardzo wolno cała akcja się rozwija. W zasadzie dopiero po połowie książki kończy się jakby taka ekspozycja postaci, która jest tutaj za bardzo według mnie rozwlekła i zaczyna się bardziej wartka akcja. Pani Kate również stworzyła powieść, która bardzo mocno stara się być osadzona w rzeczywistości. To znaczy nie mamy tutaj radosnego kicania z budynku na budynek, słynnych skoków wiary do wozów z sianem. Jakby starała się wyrzucić z książki te elementy, które były pewnego rodzaju w grze, jakby nazwijmy to, fantastyczne i mało prawdopodobne. I zostawiła samą tą otoczkę asasynów, ale skupiła się na tym, żeby ta książka była bardziej realistyczna i bardziej osadzona w rzeczywistości, żebyśmy nie kwestionowali tego, co się dzieje w książce, tylko że no tak, i byłoby to faktycznie możliwe. To, co mi się mega podobało i to, co Kate Hartfield w książce zrobiła i to, co jest w zasadzie w każdej grze w Assassin's Creedzie,
To świetne połączenie wątków historycznych, czyli faktów historycznych, z faktami wymyślonymi przez twórców. I tutaj Kate zrobiła podobnie, połączyła wydarzenia fikcyjne z wydarzeniami rzeczywistymi. I trzeba przyznać, że książka robi to naprawdę dobrze. Na tyle dobrze, że czytając nią, miałem cały czas komórkę z otwartą Wikipedią i sprawdzałem fakty, które w książce się wydarzyły, z faktami rzeczywistymi. I faktycznie tutaj widać, z jaką łatwością autorka łączy, czy też może inaczej, wtapia fikcyjnego bohatera w wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. I to jest naprawdę mega fajnie zrobione. To nie tylko postacie, które spotykają bohaterowie na swojej drodze, a które oczywiście też są postaciami historycznymi, ale też wydarzenia. Wydarzenia, które w mojej opinii naprawdę fajnie zostały przedstawione i tak jakby stanowią spójną całość z wydarzeniami, połączone z wydarzeniami fikcyjnymi. Na przykład zamach na Franciszka Józefa jest tutaj przedstawiony w książce. Ja sobie sprawdzałem, kto, gdzie, jak, i to wszystkie fakty się zgadzają, tak? Jakby jest to, jakby przedstawia nam wydarzenie historyczne, tylko jakby troszkę jakby w formie takiego spin-offa, gdzie bohaterowie książki również biorą w tych wydarzeniach czynny udział. Także w mojej opinii naprawdę pod tym kątem nie ma się do tego, do czego tutaj przyczepić. Również książka ma bardzo delikatne, ale posiada smaczki nawiązujące do całej serii Assassin's Creed, ponieważ akcja dzieje się 10 lat przed Assassin's Creed Syndicate i akcja jakby przerzuca bohaterów po całej Europie. To nie jest tak, że w przeciągu tych 10 lat dzieje się w jednym miejscu, rzuca nas po całej Europie. Zdarzy nam się usłyszeć znajome nazwy, znajome postacie. Nie jest to jakby też w pewien sposób tak nachalne, tylko widać, że autorka grała w gry i chciała gdzieś tam jakieś takie puścić oczko do graczy, którzy też te gry znają. I to jest w mojej opinii mega fajne. Bardzo fajnie się to dzięki temu odszukiwanie tych bardzo często takich subtelnych niuansów jest naprawdę spoko i według mnie dla fanów marki Assassin's Creed na pewno wiele tutaj rzeczy z tych książek można wyciągnąć, które nie są takie dla zwykłego czytelnika może oczywiste, może tak to ujmę. Jeżeli chodzi o samą historię, tak jak mówię, książka wolno się rozkręca. Zbyt dużo czasu poświęcono na ekspozycję obydwu postaci, zwłaszcza że autorka zrobiła tak, że obydwie postacie żyją jakby w różnych miejscach, czyli skaczemy z jednego miasta do drugiego, z państwa do państwa, co tam się dzieje. I widać, że postać żeńska, no bardzo mi przykro, ale nie jest tutaj tą postacią, która jest według mnie mocniejsza. Raczej sytuacja, w której książka powracała fabularnie do Pierret, czyli do tej akrobatki, strasznie mnie te irytowały te momenty, bo widać, że ta postać nie jest tak dobrze zarysowana jak Simon Price, który jest w mojej opinii lepiej skrojoną postacią. No, tak to niestety jest. Aczkolwiek no nie, muszę przyznać, że jednak ta postać męska mi bardziej się podobała. Ale wracając, po połowie książki zaczyna się naprawdę wartka akcja i pierwszą połowę czytało mi się trochę mozolnie, natomiast po połowie książki to już w zasadzie ciurkiem leciało, bo faktycznie ta akcja przyspiesza, wydarzenia są o wiele ciekawsze, mamy więcej jakby takiego mięsa, które jest w Assassin's Creedzie, czyli jakieś pościgi, jakieś pojedynki. Tak jak mówię, też to jest zrobione w ten sposób, żeby to nie było, żeby książka nie przypominała gry komputerowej, bo to są zupełnie dwa różne media, które bardzo ciężko ze sobą tak naprawdę połączyć, bo gra rządzi się swoimi prawami, musi być dynamiczna. Assassin's Creed często przedstawia jakieś totalnie wydarzenia z czapy, które my żeśmy brali jako pewnik grając w grę, natomiast w książce by to nie przeszło, dlatego książka, jeżeli chodzi o, tak jak mówię, wyczyny, które są bardziej takie niemożliwe, czy też nierealne, są tutaj jakby troszkę bardziej
w pewien sposób złagodzone, tak? Także nie jest tutaj pod tym kątem, trzeba przyznać, że naprawdę to dobrze tutaj autorka spięła. Czy polecam? Słuchajcie, no powiem wam tak, jeżeli jesteście fanami Assassin's Creed'a, to książka jest dobrym pomysłem, żeby sobie to uniwersum przedłużyć, zwłaszcza, że jest to książka zatwierdzona przez Ubisoft, także nie wiem, czy ona należy do oficjalnego kanonu, ale podejrzewam, że tak, bo ona w zasadzie ta machina dziejów została zapowiedziana na jakimś streamie Ubisoftu, ja już nie pamiętam na którym, że będzie tworzona, więc podejrzewam, że książki z tej podserii, że tak powiem, są absolutnie kanoniczne i na pewno jeżeli lubicie serię Assassin's Creed, jesteście głodni ciekawych historii, no to Spisek Maga jest takim tytułem, który w mojej opinii warto sięgnąć i na pewno jeżeli znacie gry, no to nie będziecie czuli się zawiedzeni pod tym kątem, że tak, jest to faktycznie Assassin's Creed, może tak to ujmę. Jeżeli was interesuje, link do kupna książki macie w opisie. Ja dziękuję firmie Insignis za dostarczenie mi egzemplarza, tak naprawdę przedpremierowego. Zobaczcie, to jest nawet egzemplarz przedpremierowy, nie do sprzedaży. Przedpremierowego Spisku Maga, naprawdę mega fajnie się bawiłem. Jako wielki fan Assassin's Creed'a i fan książek też, chociaż ostatnio może tych filmów o książkach jest mniej, ale to nie znaczy, że nie czytam, bo wciąż czytam. Tylko, no nieważne, wciąż czytam, zostawmy to tak. Jako fan książek i fan Assassin's Creed'a na pewno jest to powieść, która w jakiś sposób dała mi powrót do mojego lubianego uniwersum, ale też w pewien sposób nie wykorzystująca motywów, wątków, postaci, które znam z gier, ale jakby całkowicie coś nowego, pobocznego, dzięki czemu wydaje mi się, że autorka miała większą swobodę w tworzeniu historii, jak i w prezentacji postaci. Także jak najbardziej polecam. Jest to przykład, że całkiem niezłe książki na podstawie gier też powstają, a nie tylko szmiry, bo niestety z tym bywa różnie. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.